Tu nie mów nic poka. Słuchaj, tyle, ja ci zapłacę piątaka, jeżeli sprawdzisz Piotra, dasz mi spokój, bo ja nie mam ochoty być dręczony przez prawo i władzę. Aha, to taki jesteś kumpel. Ja idę na ten sam rynek, co ale ty. Ale poczekajmy, najpierw... Mało tego, będę sprzedawał podobne towary i tak grasz ze mną? Ja mam lepsze towary. Mam jakby jeden cel, no. Monsieur Piotr, co Francuz z Wielkiej Brytanii? Pfu! Monsieur Piotr! Ja akurat przynoszę na targ tylko i wyłącznie legalne towary. Moja rodzina od lat sprzedaje na tym rynku. Pamiętam pana syna nawet. Ale dobrze, ale co tam jest? Co tam jest, ja się pytam. Jak się zacząć? Uszy ma czerwone. No tam jest, no... Panie Błażo, ile masz kart i co tam przewozisz, no? Ja też ale to ty jesteś tutaj... Chciałbym się też dowiedzieć, bo w końcu jesteśmy konkurencją. Mam dwa towary, dwa sery. Ja widziałem, jak wkładałeś trzy karty. Mogę się pomylić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stary, nie, dwie karty wkładał, dwie karty. Tak? Ty nie rób się, stary, po co akurat? Pomagasz mu, stary, no. Ja ci zapłacę pięć, żebyś mi nie pomagał w następnym razie. Dobrze? Nie. To się zgadza, ma dwie karty. Mam dwie karty, jestem... Dwa sery. Jestem uczciwym dwa sery. Obywatelem. Ten... Bardzo się cieszę, sprawdzę sami przewodziciel. Dobrze. No i co tam ma? Ma dwa sery! Panie, płacisz pan. Cztery płacisz pan. Zabieraj je. Piotrze, to było piękna rozrywka. A ja sobie zapamiętam. Szapoba. Ty jesteś, rozumiem, wspólnik tutaj, tak? Nie, no ja chcę, żeby wszystko było zgodnie z prawem, tylko i wyłącznie. Leci ten. I teraz ostatni kupiec. Tak, zielono mi, widzę. Tak. Ja właśnie pod twój styl, bo jesteś weganem, więc wiesz. Ja sprawdziłem Piotra. Mnie też. Więc wypadałoby, żeby sprawdzić wszystkich. Proszę bardzo. Ale nie, przepraszam. Te 5 pensów miałoby za sprawdzenie Piotra, a nie sprawdzenie mnie. A, taki był deal. Ale ty wcale nie musisz tego dealu, wiesz, to zapłacę ci 2 pensje, a czy nie, zapłacę ci 5, jak go sprawdzisz jednak. To poproszę. Dobrze. Sprawdzam. Także tak. Na nie? Pewno. Tak. To ja cię zaproponuję jedną z tych kart dla ciebie, jeżeli mnie nie sprawdzisz. Czyli? Co z tego wynika? Powinieneś sprawdzić. No tak. To jest szuja, spójrz ale na niego. Zobacz. Zobacz na tę muszkę. Ja mogę też cię w tym oszukać. Na razie poznajemy się, tak? Poznajemy się, łamiemy tak? Lody, tak. Poznajmy się z tej strony. Poznajmy się. Jabłuszka. Ser. Jabłka, tak. 6, 4, zapłacę ci, no muszę zapłacić ci dychę. No, a ty powiedziałeś jaką ilość i jaki towar? 5 serów. Proszę bardzo. Dziękuję dla ciebie dycha. Co to ty uczciwy jednak jesteś. I w tej jakiej kolejności chcesz, możesz ułożyć na stosie z kartu na jednym zebraniu. Na jednym zebraniu. Ja tobie to też zapamiętam. Ja nie lubię, jak ty to jest szeregowy. Uwaga! Ja jestem jakby czcigodnym władzą, taki możecie mi zaufać, naprawdę można mnie przekupić. Zakazany chleb. Chleb jest uznawany za kontrabandę. A może tak panie, coś... jak żyć? A może tak być coś prokonsumencko, jednak popyt na jabłka? Nie jest, no zakaz, nie? A, okej. Okay. Wolny rynek w monarchii? Ale zakaz zachęca cię, żebyś przemycał wartościowe produkty. Przemycał, jak wprowadzał na rynek. Kurczak. Nie przemycał. A, wiem. No panowie, ja czekam. Czy ktoś wymienia karty jakieś? Do pięciu kart. Ja wymieniam, moi drodzy, jedno. Odrzucam chleb, który w tym przypadku jest złą rzeczą. Tylko najpierw powinieneś sobie wybrać, skąd bierzesz. Biorę stąd. A, dobra. No to nie miałem. Ale pokaż, co wziąłeś. Nie mogę. Nie pokazuję. A, kręciłem. No niestety. Myślałem, że go złapię. Poproszę to. Tak. Aha. To są dwie, ale najpierw musisz wybrać skąd chcesz. Na tę. Ale najpierw skąd chcesz wziąć? Stąd chcę wziąć. Czy bierzesz dwie stąd, czy bierzesz jabłuszko i jabłuszko. No jabłka. O, odrzucił pieprz. Pieprzne jabłka są teraz tam, nie? Wymieniam teraz sobie fajny kosik. I tą... Też chleb odrzuciłeś, no bo z chlebem dzisiaj tak średnio, nie? Słuchajcie, przypominam, to możemy sobie w każdym momencie oglądać, oglądajcie, zachęcam, dużo chlebów jest. Ja też jestem kiepski w tej grze, więc będę chyba uczciwy. Ja... Chyba. No to chyba jest dość znaczące w tej grze. A ja tak powiedziałem? Tak. I mamy teraz fazę napełniania tu kupieckich toreb, więc zakładajcie, róbcie to, może gdzieś tam schowajcie coś. Znaczy ja mam kawę akurat, mi się skończyła w ogóle ta kawa. Ja mam takie towary. No tak. Możesz nie patrzeć? Nie, ja tylko tak sobie zerknąłem, to nawet nie było patrzenia, tylko taki rzut oka.
Nie, ja nie będę napatrzył na to, jakby co wy robicie, tam wy sobie robicie, ja będę uczciwy. A ja włożę tak. Strażnikiem. Uwaga, ten dźwięk. A, właśnie. A, to stop. Do mikrofonu. O. Witam serdecznie, panie Marcinie. Co pan tam? A, przypominasz pan sobie. Przypominam sobie. Czyli pan coś tam, jakieś... Ja może teraz gram, Bo ja może chcę, żebyś mnie sprawdził. Aha, rozumiem, dobra. No. Okej. Okay. Dobra, co pan tam nosisz na ten rynek? Trzy jabłka. Dobra, jeszcze raz pan powiedz, bo jakoś nie wierzy pan. Trzy jabłka. Jeszcze raz? Trzy jabłka. W zwolnionym tempie. Jabłka. Trzy jabłka. Trzy jabłka. Dobra, sprawdzam pana. No już, no dalej, no co? Popatrz, nawet nie trzy jabłka, stary, no proste, nie wierzę, to trzy jabłka. Prosta deklaracja, trzy jabłka. Proszę bardzo, uwaga. Już widziałem. O, jakie jabłko. O, Jezu, ale to takie... Ale mam jedno jabłko. Jutolt. Łagodny, witam panie Arturze. Co pan robi w tym Boże? John czyli Apple. Czyli jabłko jest, rządu ja tutaj tobie płacę 7, tak? Dobrze, płać mi 7. To wypłać mi pan. 7. 13 musisz mi oddać. Teraz będzie głęboka matematyka, nie? Nie, nie mam kasy, muszę wymienić. No to proszę cię bardzo, ja miałem 20, płacę ci tak, płacę ci tak, a ty mi oddajesz 2. Proszę. Niech ci będzie, dobra. Także tego, no ale z wami się gra, panowie. Czyli ten idzie sobie tam, oni już jakby nie są zachwyceni. Dobra, ja to zapamiętam. Nie są zachwyceni, a to sobie wybieram. Gdzie poniósł, gdzie chcesz. A, tu chleb. Wszędzie tyle chleba. Chlebek, 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 chlebek. A gdzie masełko? Chlebek. Ach, zapomniałem. Także, no gratuluję panu. Ja panu będę ufał jakby dalej, ja rozumiem, jaką strategię pan dobrał, nie? Dobra! Ja mogę Słucham? Pierwszy w kolejce, bo ja tylko jabłka. A ile pan tych jabłek tam ma? Cztery! Cztery jabłka! Cztery jabłka! No nie sprawdzę pana, jak da pan tą dwudziestkę jedną. Dwudziestkę? No dobra, dziesiątkę. Takie mogę dać. O, dziesiątkę, takie nie mogę dać. A takie to mogę ten, a tak to... Tak na zachętę, że... Nawet piątkę dam, żeby tak... To piątkę, dobra, niech będzie piątkę, nie sprawdzę. Za jabłka płacić, to jest... Dobra, to tu pana nie sprawdzą, chyba że ktoś chce, żebym pana sprawdził, nie, na przykład. Ale to dawaj piątkę, draniu! Ale jak to? Draniu! Prawo nie działa wstecz. To dobra, niech będzie. Prawo nie działa, takie prawo. To... Także niech pan sobie to zapamięta, jak pan jasne. Kiedyś tam będzie gdzieś szeryfem, to ja jakby polecam. Tak, że pan mnie skasował za jabłka, za to. Przyjaciel. Przyjaciel. Wziąłem cię pana tylko, dobra. Co pan? Ale słuchajcie, bo my studiowaliśmy w Cieszynie i tam chodziliśmy po Gorzałę, tam jak jeszcze były te mosty, nie było Schengen i tam normalnie były kolejki stan i ci celnicy, tylko tak się przechodziły, ty na bok, ty idź na bok, i ci ludzie już, to taka loteria, tu prawo, lewo, a to widać, bo... Na studentów nie sprawdzali, bo to młody synek, wiadomo, liter jest król życia. Tylko liter i tak mi styknie. Studiować w Cieszynie, to wiesz, to tak jak taki żart łódzki powiem, to tak jakbyś studiował w Zgierzu trochę. Nie, nie Cieszyn super. Cieszynie. Animacje kultury. Ja studiowałem w Zgierzu. Także następnym razem będziemy sprawdzać, kogo zapraszamy do programu. Uniwersytet Śląski, a w Zgierzu? Uniwersytet Zgierski. Nawet nie, Kolegium Nauczycielskie. O, słabo. Kolegium Zgierski. Dobra, panie, co pan tam... Więc ma... Czekasz pan tej kolejce, a jakoś tak patrzysz na mnie? Wreszcie, bo nie super. Chcę, ale widać, że się nie chce ten nie, wychylać, tak pan... stoi cichutko. Tutaj mam trzy karty. Tak. Tutaj mam trzy towary. Karty, jakie? Przecież my nie jesteśmy... Po pierwsze, jakie karty? Bo my jesteśmy tu w lesie, a, Sherwood to jest. Tak, dokładnie, to jest... A pan nie ma tej marzanki, pan jest w kaszkiecie na przykład. Nie, kaszkiet? Trzy towary, sery. Trzy sery, rozumiem. Tak jest. I żółte każdy trzy... inny. Z wdzięczności za dobrą służbę. Dobrą służbę na ale posterunku. Zastanów się pan, ile chce pan mi dać, bo to jest istotne. Jeden pens. Pens, a to może pan sobie wpensać. Za dobrą służbę. Pęsić. To jest też jedynie wyraz wdzięczności. Ja chciałem przypomnieć, że jestem szeryfem królestwa z Nottingham i ty mi dajesz dwa pensy. Jak ty mnie traktujesz? Bądź poważny. Bo to nie jest... Bądź pan poważny, daj pan piątala, jak tu pan dał. Ja tu rozumiem, pan natomiast dał. Ja tutaj nie mam nic do ukrycia, ja po prostu z wdzięczności chcę za dobrą służbę dać dwa pensy. Podarunek, jeszcze raz. Jeżeli podarunek. Nie dasz więcej, to ja sprawdzam. Bardzo dobrze. Dwa pensy, tak? Dokładnie. No, ja nie umiem ściemniać. Dobra, sprawdzę. Sprawdzasz jednak. Ta. Co pan tam już trzymasz?
Ser. Ale dwa sery ma. Dwa sery są, dobra. Dwa sery dla ciebie. Płacisz dwa tutaj. Dwa mu płacisz. No właśnie. To samo by wyszło. Mówiłem, dokładnie mówiłem.